Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Paweł Głuchowski i przygotowałem się dla Was kolejny materiał, którego tematem będzie częstotliwość treningowa. Częstotliwość treningowa, jak wiecie, jest bardzo mocno marginalizowana przy pozostałych dwóch zmiennych treningowych, jakim jest objętość i intensywność treningowa. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w pewnym momencie bardzo mocno przyjęło się korzystanie z planów na bazie splitów. Czyli treningów, gdzie na przykład raz w tygodniu wykonujemy dużą objętość na daną partię mięśniową, więc idąc dalej tym tropem, tak naprawdę częstotliwość straciła swoje znaczenie, a jak już wiecie z tego, co Wam powiedziałem na początku, jest ona tutaj niezwykle ważna. Wyjaśnijmy więc sobie, dlaczego korzystanie z tej zmiennej i bazowanie właśnie na zwiększonej częstotliwości może mieć ze sobą bardzo pozytywne rezultaty. By wyjaśnić sobie, jaka jest optymalna częstotliwość, musimy zacząć od tego, przede wszystkim, jak często możemy trenować daną partię mięśniową. I wchodzą tutaj tak naprawdę nam naprzeciw dwie zmienne, dwa faktory, które będą warunkowały to, kiedy możemy powtarzać trening danej partii mięśniowej. Jedną z nich jest czas regeneracji. Mowa tutaj oczywiście o trzech elementach regeneracji, które najbardziej nas w tym kontekście interesują. Jest to regeneracja centralnego układu nerwowego, regeneracja obwodowego układu nerwowego, a także regeneracja ogólnie pojęta tkanki mięśniowej, czyli niwelowanie tzw. muscle damage, czyli uszkodzeń mięśniowych. No i tutaj warto zauważyć, że tak naprawdę w optymalnych warunkach, kiedy nie jesteśmy poddani jakiegokolwiek większym stresom, ani nasza jednostka nie była hiperprzeciążająca dla nas, powinniśmy tak naprawdę po około 2, maks trzech dniach być gotowi na wykonanie kolejnej jednostki treningowej bez straty tak naprawdę możliwości wysiłkowych. Mowa tutaj o na przykład sile mięśniowej. Drugą zmienną, drugim warunkiem, który będzie wpływał na optymalną częstotliwość jest powysiłkowa synteza białek mięśniowych. I tutaj warto zauważyć, że u osób zaawansowanych już po 48 godzinach Pułap tej syntezy spada i jest wyrównywany do poziomu wyjściowego, a więc po tym czasie nie będziemy czerpać już korzyści z nadbudowy naszej tkanki mięśniowej. U osób początkujących jest to 72 godziny, czyli 3 doby po treningu nasze mięśnie wracają do stanu wyjściowego i tak naprawdę jest to maksymalny okres czasu, po którym już powinniśmy być w stanie wykonać kolejną jednostkę treningową na podobnym poziomie siły i podobnych możliwościach. Więc jeśli trenujemy tak naprawdę raz w tygodniu daną partię mięśniową, to zauważcie, że w tym momencie pozostałe 4 dni do kolejnego treningu są niewykorzystane. Więc w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, że tylko 3 dni wykorzystujemy na regenerację, odbudowę, nadbudowę, czyli osiąganie progresu, pozostałe dni będą niewykorzystane. Dlatego warto zwrócić uwagę, że częstotliwość treningowa pozwoli nam dużo lepiej wykorzystać okres naszego tygodnia treningowego, czyli na przykład mikrocyklu. Niż trenowanie raz w tygodniu. W takim razie padnie pytanie, jaka częstotliwość będzie optymalna? Mając informacje, które przekazałem Wam przed chwilą, czyli okres regeneracji powysiłkowej, wiemy, że jesteśmy w stanie powtórzyć daną jednostkę treningową po dwóch albo trzech dniach. Więc optymalna częstotliwość treningu, jak również wskazują badania, jest to dwa albo trzy razy w tygodniu wykonany trening tej samej partii mięśniowej. I tak naprawdę masa dostępnych badań i informacji potwierdza, że takie właśnie rozłożenie treningu może potęgować efekty, które osiągamy. Warto też zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o samej częstotliwości i tylko zmieniamy częstotliwość, zachowując tą samą liczbę serii w tygodniu albo na jednej jednostce treningowej, sama w sobie nie niesie ona dużych rezultatów. Ale jeśli objętość idzie w parze ze zwiększoną częstotliwością czyli każda dodatkowa jednostka treningowa dodaje do objętości tygodniowej, to wtedy rzeczywiście możemy notować bardzo dobre rezultaty. I tutaj idą znowu z pomocą nam badania, gdzie wykazano, że mamy pewną optymalną objętość na jednostce treningowej. Jest to około 5 serii roboczych wykonanych do upadku mięśniowego. Natomiast jeśli mówimy o objętości optymalnej tygodniowej, ta wartość zwiększa się aż do 15 serii roboczych w tygodniu, oczywiście do upadku mięśniowego. Więc w tym momencie, korzystając ze zwiększonej częstotliwości, np. do 3 razy w tygodniu treningu danej partii mięśniowej, jesteśmy w stanie niemal trzykrotnie zwiększyć bodziec, jakim potraktujemy daną partię, co będzie miało dalej przełożenie, oczywiście, na rozwój hipertroficzny, czyli rozwój masy mięśniowej danej partii. Panie, w takim razie pytanie, czy częstotliwość możemy dowolnie zwiększać. Jak wspomniałem, optimum jest na 2 maks 3 jednostkach w tygodniu. Każde wielokrotne zwiększanie tej częstotliwości może wbrew pozorom prowadzić do regresu. Jest to związane z niedostatecznym czasem potrzebnym do regeneracji naszego głównie centralnego układu nerwowego, a także uszkodzeń tkanki mięśniowej, i wykonując kolejny trening na nie do końca zregenerowanym organizmie możemy po pierwsze pogłębiać uszkodzenia, po drugie, pogłębiać zmęczenie układu nerwowego i to dalej będzie przekładało się na niemożliwość zrekrutowania odpowiednich jednostek motorycznych, a co za tym idzie aktywowanie odpowiednich włókien mięśniowych do pracy. Efektem tego będą tak naprawdę mizerne, a nawet zerowe przyrosty, jeśli chodzi o naszą masę mięśniową. Mamy już więc informację, że mamy pewne optimum dwóch, trzech jednostek treningowych na daną partię, grupę mięśniową w tygodniu i tej wartości nie warto byłoby przekraczać. Dodatkowo warto sobie jeszcze odpowiedzieć, że jeśli dana partia ma być traktowana priorytetowo z zwiększoną częstotliwością, nie byłoby dobrym rozwiązaniem, by częstotliwość wszystkich partii mięśniowych była tak samo trenowana. Może to doprowadzić znowu do przetrenowania, przemęczenia naszego centralnego układu nerwowego, co będzie rzutowało na nikłe albo znowu zerowe przyrosty, jeśli chodzi o całość naszego układu mięśniowego. Jakie jeszcze dodatkowe korzyści możemy czerpać ze zwiększonej częstotliwości treningu? Ten elementem o którym rzadko się mówi, jest jakość treningu. Pamiętajmy, że rozłożenie nawet tej samej liczby serii na dwie albo trzy jednostki, aniżeli wykonaniu ich wszystkich na jednej jednostce, będzie bardzo mocno rzutowało na polepszenie jakości naszego treningu. Mówiąc wprost, jeśli mamy zrobić 10 serii, na przykład przysiadów, na jednej jednostce treningowej, to zakładam, że po piątej, być może szóstej serii jakość tego ruchu będzie już pozostawiała coraz więcej do życzenia, a przy dziesiątej serii może być to już naprawdę bardzo mierna jakość tego ruchu, co po pierwsze będzie mogło skutkować większym zmęczeniem, większą możliwością doznania kontuzji, a przełożenie tego na rozwój masy mięśniowej może być już bardzo znikomy, ponieważ inne grupy mięśniowe mogą przejmować docelowo pracę, której nie chcielibyśmy z grup docelowych oddać. Jeśli tą samą objętość przełożymy na przykład na dwie albo trzy jednostki, robiąc odpowiednio dwa razy w tygodniu po pięć serii, albo na przykład trzy razy w tygodniu po trzy serie, Zakładam, że tutaj jakość tego treningu zawsze będzie utrzymana na wysokim poziomie, więc mamy zamiast pięciu dobrze wykonanych serii, mamy tych serii wykonanych dziewięć albo 10, co będzie rzutowało na lepszy naukę wzorców ruchowych, lepsze obciążenie danej grupy mięśniowej, a to dalej oczywiście przekłada się na wyższe profity, jeśli chodzi o rozwój masy mięśniowej albo siły mięśniowej, albo masy i siły rzecz jasne. No i ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć dotyczącą częstotliwości treningu, jest częstotliwość, na przykład w warunkach domowych, kiedy nie mamy dostępu do siłowni. No i tu tak naprawdę rządzimy się tymi samymi prawami. Wcześniej zobaczyliście filmik, w którym odpowiednio powiedziałem, jak powinien wyglądać trening w domu, bo niosą ze sobą odpowiednie profity. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę, że trening oporowy wykonany w domu będzie dla nas. Równie albo bardzo podobnie męczący i rozwojowy jak trening, który wykonalibyśmy na siłowni, bo dojdziemy do odpowiedniego progu rekrutacji jednostek motorycznych, zapracują odpowiednie włókna, czyli będzie odpowiedni opór, który pozwoli nam rozwijać się w sposób siłowy. W tym momencie tak naprawdę to, jakie wywołane uszkodzenia tym treningiem, ile potrzebujemy czasu regeneracji, niczym nie różni się, czy wykonalibyśmy ten trening na sztangach, hantlach, czyli na siłowni, czy też w warunkach domowych, na przykład za pomocą małych hantli, czy też gumoporowych. Więc w tej sytuacji tak naprawdę trening znowu przekładamy jeden do jednego, jeśli chodzi o trening w warunkach profesjonalnych, nazwijmy to, i w warunkach domowych. Więc częstotliwość takich treningów również powinna odpowiednio być tak ustawiona, by dać nam czas na regenerację, czyli 2 do 3 dni. Zakładam, że osoby w warunkach domowych nie będą aż tak dużej objętości robiły na jednej jednostce treningowej, więc myślę, że w takich warunkach troszkę mniejsza objętość treningowa będzie równała się mniejszym, zarówno zmęczeniu, jeśli chodzi o układ centralny, tak samo mniejszym zniszczeniu, jeśli chodzi o tkankę mięśniową. Więc w tej sytuacji być może nawet jeden dzień odpoczynku między treningiem tych samych grup mięśniowych będzie dla nas odpowiedni. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że nadal powinniśmy postawić na Wyższą częstotliwość w ciągu tygodnia, a mniejszą objętość jednostkową. Pamiętajmy, że częstotliwość buduje nam objętość, więc w tym momencie zwiększona częstotliwość pozwala na większe budowanie objętości, a objętość jest podstawowym bodźcem, który jest niezbędny do budowy masy mięśniowej, ogólnie rozwoju tkanki mięśniowej. Więc nie możemy pomijać tej jakże ważnej składowej, jeśli chcemy optymalnie wykorzystywać nasz trening i pozwalać sobie na lepsze efekty, które chcemy osiągnąć. No i na koniec musi paść te pytanie, na pewno ktoś z Was sobie je zada. Split, FBW czy inne systemy treningowe? Moja odpowiedź zawsze jest prosta. A co za różnica? Tak naprawdę to są tylko nazwy systemów, które nie mówią nam nic. Sam osobiście uciekam od nazewnictwa tego typu i szukania rozwiązań, czy ma być to split, full body workout, push pull legs czy inne systemy treningowe, dla nas najważniejszy jest odpowiedni dobór intensywności treningu, odpowiednia objętość, jaką wykonamy, no i w tym momencie częstotliwość. Więc to, czy wasz system nazwiemy full body workout, czy nazwiemy go splitem o zwiększonej częstotliwości, nie ma znaczenia. Ale pamiętajcie, że częstotliwość niejednokrotnie będzie kluczem, jeśli chodzi o rozwój odpowiedniej masy mięśniowej, rozwój tak naprawdę waszych możliwości sportowych. Więc postawcie na tą zmienną i spróbujcie na niej oprzeć budowę objętości i dalej wasz progres. Mam nadzieję, że temat wyjaśniłem Wam bardzo dogłębnie. Jest dla Was jasne, że powinniście nieco większą uwagę zwrócić na tą zmienną. No i oczywiście zapraszam Was do kolejnych filmików, w którym obalę kolejne mity, omówię kolejne tematy związane z treningiem, żywieniem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.